Zdrowia, szczególnie dla cesarza Józefa I. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No wszystkie teraz kraje złapały się, biegają, zabezpieczają, budują granice, pilnują granic, nie przepuszczają ludzi, no bo ten najnowszy koronawirus po prostu już szaleje naokoło. Śmieszne jest to, że w Ameryce, tak jak większość tych socjalistycznych, liberalnych, lewackich miast, miasteczek i stanów krzyczało za tym, żeby po prostu przynosić ze sobą stare, szmaciane torby na zakupy i polikwidowali torby papierowe, polikwidowali torby plastikowe, no tam zamieniali je na papierowe, no ale rekomendowali takie swoje szmaciane, czy najróżniejsze, to powiedzieli koniec, tych brudnych szmacianych nie ma co przynosić, z powrotem plastikowe. No głupota zawsze wychodzi na wierzch. No ale wracając do koronawirusa, no wszystkie te plagi, dżumy, najróżniejsze ospy i tak dalej, no są rzeczy znane od tysiącleci. Były plagi egipskie w Ameryce, ospa wykończyła tutejszych Indian wielu. W Europie syfilis przywieziony z Ameryki też wykończył dużo ludzi. Dżuma nieustannie wykańczała. No ale to wszystko właśnie przychodziło. Przychodziło albo z Dalekiego Wschodu, z Chin, poprzez Bliski Wschód, no i atakowała Europę. Także to nie jest pierwszy raz, co się dzieje. Jedyne, co się teraz dzieje, no to jest to, że do Ameryki tam od momentu, kiedy świat się dowiedział o tym, że korona atakuje tam u nich w Chinach, do momentu zatrzymania przepływu ludzi z Chin, no to w Ameryce wylądowało 420 tysięcy ludzi tam właśnie z Chin. To są jakieś liczby, o których nikt nie mówi. Dzięki Bogu, że Trump to zatrzymał, no bo mogłoby być gorzej. No ale to już w 1710 roku cesarz Józef I zdecydował się, że właśnie czarną śmierć, ten bubonik, plagę bąbelkową przychodzącą z Bałkanów, no bo to przychodzi z Bałkanów, przychodziło tam od południa. No i on zrobił taki granicę, taki kordon sanitarny, można powiedzieć, wzdłuż całej tego cesarstwa habsburskiego, cała ta monarchia, no a od dołu to było Imperium Otomańskie. No trzeba pamiętać, że Imperium Otomańskie to trzymało za twarz południową Europę, Rumunię, Bułgarię. Jest ciekawy taki obraz, to się nazywa, no Bułgarzy tam parę mieli rewolucji przeciwko muzułmanom, ale też obraz masakra nie Bułgarek. No może sobie przypomnę, może dam sznureczek do zdjęcia. No ale oni walczyli Albańczyków, no to można powiedzieć przecież kompletnie zmuzułmanili, Hercegowina i tak dalej, te wszystkie to są muzułmańskie. No tam była granica przez kilkaset lat. Hiszpania była przez tyle lat też pod muzułmanami, no ale to właśnie przychodziło od nich. No i w 1710 roku zdecydował, że na tej granicy po prostu będzie pilnował, żeby te wszystkie tamtego czasu koronawirusy nie przychodziły. No długo biedny nie pożył, no bo umarł w 1711 roku, kiedy tam ze swoim premierem jakoś się przywitał, uściskał się, okazało się, że córka premiera miała ospę, no i przekazała to swojemu ojcu. Ojciec przekazał cesarzowi Józefowi, no i on rok po ustanowieniu tej całej kordona tego sanitarnego po prostu umarł. No, w tym czasie ludzie wiedzieli, co się dzieje, robił kordon sanitarny na granicy, no ale mimo wszystko tego społecznego oddzielenia nie pilnowali.
to były czasy, kiedy zanim nowoczesna medycyna przyszła, no to były jedne z takich metod dosyć efektywnych na kontrolowanie tego wszystkiego, tak? I to kontrolowane było przez 150 lat. Cały ten system, no to był dosyć właśnie taki silny, kiedy większość tych granic w tym czasie, no ludzie nie mieli paszportów, nie mieli tam dokumentów i tak dalej, to wszystko było dzielone pomiędzy no królami i królewiczami, no ale to wszystko były jakieś góry, rzeki, doliny, tego rodzaju topograficzne, geograficzne, geologiczne sytuacje. No i zawsze była jakaś taka strefa militarna. Tak jak się dzisiaj popatrzy na Amerykę, no to w Ameryce jest 21 tysięcy tej służby ochrony granicy na Meksyk na południu i na Kanadę na górze. No to w tym czasie cała ta cesarstwo habsburskie, no to oni mieli 100 tysięcy. Oni mieli 100 tysięcy tych swoich żołnierzy. No i to byli bardzo często Serbowie i Kroaci. To byli żołnierze, no i oni pilnowali po tej południowej granicy Habsburgów. No i cała ta strefa, no to było kilkanaście kilometrów, także ta strefa przygraniczna, no to była dosyć szeroka. W Ameryce, jak się popatrzy, El Paso, to El Paso dochodzi do samej rzeki i później tam nikt od amerykańskiej strony, nikt nie mieszka. No a tutaj jest po prostu przy samej rzece ciężkie drugi kraj. Na przy ziemi tak samo, jakiś jest łańcuch, nie łańcuch, nie ma tej strefy przygranicznej, chcą wydać ciężkie miliony na zbudowanie ściany, no a wystarczyłoby tam 2-3-kilometrowy pas przygraniczny, no nie byłby to taki pas przygraniczny, nie byłby to mur berliński, no bo często ludzie mówią, że to będzie mur berliński, no dla kretynów trzeba wyjaśnić, przy murze berlińskim, no to w zasadzie to nie tyle pilnowali, żeby ktoś nie wszedł, tylko żeby nie odszedł. Także z reguły to ludzie w plecy byli strzelani. A tutaj, jeżeli ktoś chce opuścić, no to może opuścić Amerykę, to tylko chodzi o to, żeby do Ameryki nie przyszli. No bardziej do tego muru jest podobny byłby mur chiński tam sprzed wieków. No ale to w środku tego XVIII wieku, no to cała ta granica, no to było 2000, ponad 2000 najróżniejszych takich wież obserwacyjnych, no i one były mniej więcej co pół kilometra, 3/4 kilometra. No i było 19 przejść granicznych, tamże sprawdzali, patrzyli na tych ludzi, którzy przechodzili, brali ich na kwarantannę na 21 dni, siedzieli, czekali osobno, czy nie mieli gorączki, czy nie chorowali i tak dalej. No i wtedy jak już to przyszli z tej Imperium Otomańskiego, no to zaczęli to po prostu po 21 dniach, kiedy nic się w nich nie wykluło, byli puszczani te wszystkie mieszkania, te budynki, gdzie oni byli, no to czyścili to octem, czyścili to najróżniejszymi chemikaliami, no żeby to zabić, te bakterie, zarazki, wirusy, no ludzie się orientowali, tak człowiek pomyśli sobie to 300 lat temu, no ale to już wiedzieli co działa i nie działa. Tak samo wszyscy ci agenci Habsburgów w Imperium Otomańskim, no to oni nasłuchiwali co tam się dzieje, jeżeli tam coś się działo, to zamykali granice, no i nikogo nie przepuszczali, jak ktoś tam przez krzaczory chciał przechodzić, no to po prostu była jedyna metoda, rozstrzeliwali go za próbę wejścia. Jeden taki angielski obserwator właśnie napisał, że w zasadzie jeżeli ktoś złamie tą kwarantannę, czyli powiedzmy uciekłby z tego, jak tam czeka, albo starałby się przejść przez granicę, no to Trybunał Wojskowy błyskawicznie go ocenia, ci sędziowie z odległości 25 metrów wykrzyczą ten
ten wyrok, no i później jest rozstrzeliwany bardzo dokładnie, no i już nie za bardzo dokładnie pogrzebany gdzieś tam, tak, także to były poważne rzeczy. Do 1881 roku cała ta strefa wojskowa, militarna, no to była bariera dla nielegalnych emigrantów, takie wczesne ostrzeżenie przed tym, jeżeli Imperium Otomańskie chciałoby ich tam atakować, no ale to też było miejsce, gdzie Austro-Węgry miały bardzo dużo tych żołnierzy, tam po prostu ci żołnierze to mieli tą szmykałkę, tacy górale, można powiedzieć, zawodowi żołnierze, no to oni tam no, mieli to we krwi i przez te 150 lat, zanim ustabilizowali ten kordon sanitarny, no to plagi wszelakiego rodzaju wchodziły do Europy 8 razy. Po ustawieniu już w ogóle nie... co najmniej, liczą, że co najmniej 5 razy, kiedy epidemie były w Imperium Otomańskim, czy nawet w Rosji od tamtej strony, no to wszystko się zatrzymało na tej granicy. Całe to miejsce, no to dużo, dużo ludzi, dużo lekarzy, dużo tam naukowców studiowało, no bo to było dobry przykład, tak samo jak w Ameryce w czasie tej wojny secesyjnej, czyli odłączeniowej, dużo chirurgów się dużo nauczyło, no bo tam były jednak te nogi, ręce amputowane i tak dalej, najróżniejsze choroby, no to tutaj były te rzeczy na wierzchu. Napoleon który rozwalał dużo instytucji, kiedy napadał inne kraje, tego się nauczył w Egipcie, no to jeżeli, kiedy przyszedł i Francja zajęła Kroację przez 3 lata, no to od 1810 do 13 roku, no to właśnie powiedział, że takie pilnowanie to jest dobre, no i to zaadeptował. Dlaczego to się wszystko rozpadło? No rozpadło się tak jak nawet i dzisiaj wszyscy ci lewacy, liberałowie, międzynarodowcy, cała ta międzynarodówka, no to powiedziała, że to zmienia rynek, wolny rynek, no a nacjonaliści na Węgrzech i w Kroacji powiedzieli, że w zasadzie kontrola granic, no to powinna należeć do Węgier i do Kroacji, a nie do Wiednia i do Austrii, tak, także kiedy Austro-Węgry rozwaliły się na Austrię i na Węgry, no to Węgry zlikwidowały cały ten kordon. Całe to doświadczenie Habsburgów pokazuje na to, że trzeba w zasadzie patrzeć dalej niż reagować na dzień dzisiejszy i całe to zwalczanie epidemii, no to widać, że ta globalizacja, te dobrze regulowane granice, to działa dla dobra publicznego. No to jednak nie można tego pominąć. Dużo tych krytyków Trumpa, kiedy on zabronił przylatywania Chińczyków z Chin, no to widać, że kretyni nie bardzo wiedzieli, co powinno się robić. Ten Anthony Fauci, on doradca Trumpa, no dosyć kontrowersyjny, no to właśnie też powiedział przy kongresie, w zasadzie jeżeli już się coś zaczyna i przylecieli, czy już są w tym kraju, no to najważniejsze w tym wszystkim jest zatrzymać następny dopływ, no bo tak każdy normalny rozumie, że to już w pewnym momencie nie ma żadnych kontroli. Ale to nie jest tylko, to cała ta epidemia, to nie jest tylko zdrowie, można powiedzieć, społeczne, to dochodzi jeszcze przecież geopolityka, to dochodzi do tego, że co Ameryka ma robić z bezpieczeństwem, tak? Co ci Habsburgowie mieli robić z bezpieczeństwem? To było naprzeciwko całego tego Imperium Otomańskiego, no a dzisiaj Ameryka ma to naprzeciwko Chin. Wszystkie te choroby, czy SARS, kiedy to było 2002-2003 rok, czy ta ptasia grypa 2005, czy ta grypa świńska,
świńska w którymś tam roku, czy teraz ta korona, no to wszystko właśnie przyszło z Chin, można powiedzieć. Włochy. Włochy są przykładem właśnie, że dostał najbardziej kopa, no ale to trzeba pamiętać, że to jest furtka. To jest furtka dla Chińczyków. Jak oni do Mediolanu przylatują, to tam przylatywały dziesiątki tysięcy ludzi. Oni w tym Mediolanie to mają te magazyny, składy na dziesiątki hektarów. No i oni, cała ta epidemia, no to zaczęła się tam, no bo to jest ilościowo, no po prostu ilość zamienia się w jakość przy produkcji, no a tutaj to się ilość zamieniła w tragedię. Teraz po tym wszystkim, po całym tym kryzysie, po całym, to wszyscy będą musieli się zastanowić, szczególnie Zachód, jak te Chiny mogą zniszczyć Amerykę i Europę. No w Ameryce największy problem, co się rozmawia, to jest to, że 80-90% lekarstw jest, powiedzmy, produkowane w Chinach. No i Habsburgowie pokazują, że zwalczanie tych epidemii to nie musi być kosztem sprzymierzeńców, nie musi być kosztem, powiedzmy, układów handlowych i tak dalej, tak dalej. Teraz są te wszystkie kwarantanny na lotniskach czy przy lotniskach, przepływają te wszystkie towary w kontenerach. Wtedy tego wszystkiego nie było. No ale trzeba jakiś ten trzymać plan, trzymać jakieś umowy gospodarcze i wymianę gospodarczą, no bo cały ten Austro-Węgry, kiedy już ludzie przeszli przez tą granicę na południu, no to w ramach tych całego cesarstwa, no to już mniej więcej się przechodzili, czy podróżowali w miarę swobodnie, no coś podobnego do Schengen, no. Schengen, tak samo dużo kretynów mówi, że to jest miejsce do swobodnej podróży dla całego świata, no ale to nie było to tak zrobione. Trzeba by było właśnie na dzień dzisiejszy również wziąć pod uwagę jednak ten przepływ ludzi, kontrolę, no i zagrożenie ze strony Chin, które w zasadzie wariują, system komunistyczny, jednopartyjny, po prostu no, chce zdominować nie tylko Europę, ale i Amerykę. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Rozsyłasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego zdemonetyzowanego filmiku.